Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, tematyka briefingu była wprawdzie inna, ponieważ chciałem rozmawiać o polityce mieszkaniowej, ponieważ już mamy koncepcję, zarys tej polityki, no ale Państwo rozumieją, że w tej sytuacji, kiedy pojawiły się nowe fakty, no to zmieniliśmy tematykę i dlatego też będę się chciał ustosunkować do tego, co dzisiaj zaistniało. Drodzy Państwo, jak być może już gdzieś Państwo taką informację powzięli, oczywiście zostałem zaskoczony całą sytuacją, o tym nie wiedziałem. Też dla Państwa informacji, na godzinę 9 byłem umówiony z Panem Wojewodą dzisiaj w Bydgoszczy. Rozmawialiśmy na temat niektórych nieruchomości, które chciałbym pozyskać w imieniu miasta od Wojewody, który zarządza tymi nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa. W drodze zostałem zaskoczony informacją, że no, mój koalicjant, czy nasz koalicjant poinformował, że koalicja w ten sposób się, powiedzmy, dokonała, została zerwana. Wpłynęło też do mnie takie jednozdaniowe pismo w tej sprawie, więc oczywiście ja to przyjmuję. Też tytułem komentarza chciałbym Państwu powiedzieć, że starałem się oddzielić na poziomie samorządu, na poziomie miasta i gminy Włocławek politykę, powiedzmy, tą w wydaniu ogólnokrajowym i nie chciałem, żeby ta polityka miała wpływ na nasze działania i myślę, że nikt mi nie jest w stanie zarzucić, że tutaj starałem się eksponować, powiedzmy, ten konflikt, który na poziomie krajowym istnieje między tymi informacjami, które reprezentujemy. Mówię tutaj o sobie i o moim koalicjancie. Jak się okazuje, drodzy Państwo, nie do końca się to udało. Ta polityka niestety wkracza. Chcę natomiast powiedzieć, że my robimy po prostu swoje. Pracujemy na rzecz miasta i mieszkańców Włocławka. Nie oglądamy się na boki. Realizujemy ten program, który żeśmy przyjęli, który ja zaproponowałem. Ten program był w dużej mierze zbieżny z programem Prawa i Sprawiedliwości i też przy okazji chcę zadać kłam, że oczywiście jest nieprawdą, że ten program nie jest realizowany. Drodzy Państwo, minęło dopiero półtora roku kadencji, przed nami jeszcze 2,5 roku kadencji, w związku z tym te punkty, które nie zostały zrealizowane, a tych punktów może jest kilka, nawet nie kilkanaście, to będę starał się zrealizować. Ja absolutnie z tych zobowiązań się nie wycofałem. Świadczy chociażby o tym, że na dzisiaj był zaplanowany briefing na temat polityki mieszkaniowej gminy Włocławek w naszym mieście. Mamy już przygotowany wstępny projekt, ale o tym Państwa poinformuję przy zupełnie innej okazji. Natomiast jeśli chodzi o koalicjanta, Państwo wiedzą, ta współpraca nie była łatwa. Przypomnę tylko, że w czerwcu właściwie sam akt się dokonał, natomiast 2 miesiące wcześniej zostałem zaskoczony też projektem ustawy, przepraszam, oczywiście projektem uchwały zwalniającej użytkujących targowiska miejskie z opłat targowych. Z tym się nigdy nie mogłem pogodzić i zamierzam oczywiście tutaj tę sprawę jeszcze zweryfikować, ponieważ jest to uszczuplenie finansów miasta, a też chcę powiedzieć, że absolutnie na tego typu działania się z koalicjantem nie umawialiśmy. W związku z tym też potraktowałem jako działanie skierowane przeciwko sobie. Takich działań oczywiście było znacznie więcej, tylko ja nie chcę oczywiście w tej sytuacji potęgować żadnych emocji. Po prostu chcę Państwa zapewnić, że sprawy miasta toczą się tak, jak toczyły. Wykonujemy swoją pracę z moimi zastępczyniami. Wszystkie wydziały funkcjonują normalnie i realizujemy te zamierzenia, które żeśmy sobie zaplanowali na 2016 rok. Dziękuję Panu Prezydentowi za tę informację. Mamy czas dosłownie na kilka pytań. Bardzo proszę. Czy, Panie Prezydencie, w związku z tym zerwaniem koalicji będą zmiany w Urzędzie Miasta? Czy planuje Pan odwołanie tej Pani Prezydent, która była zgłoszona przez PiS, ewentualnie prezesów spółek miejskich?
Znaczy, drodzy Państwo, jeśli chodzi o zmiany personalne, no to ja tutaj większych oczywiście konsekwencji nie przewiduję. Ja sądzę, że skoro mój koalicjant powiedział A, to za chwilę powie B i C. Mam na myśli tutaj oczywiście rekomendacje Prawa i Sprawiedliwości, czy to w kwestii zastępcy, czy też obsady członków rad nadzorczych, bo takie rekomendacje były, ja tego nie ukrywam, więc po prostu będę oczekiwał też pewnej konsekwencji działania w tej sprawie. Panie prezydencie, ale tej konsekwencji pan prezydent się nie doczeka, co wówczas? Wtedy myślę, że na najbliższym briefingu czy też konferencji państwa poinformuję o kolejnych zdarzeniach, które pewnie zaistnieją. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, panie prezydencie, czy w dniu dzisiejszym został odwołany jeden z prezesów spółki Saniko, pan Kupka? Czy jest to prawdą? Tak, został odwołany i akurat też dobrze, że to pytanie padło, od razu wyjaśnię. Oczywiście, drodzy państwo, nie jest to konsekwencja żadnych działań politycznych, ponieważ ten akt był już przygotowany wcześniej. Ja otrzymałem opinię Rady Nadzorczej, no opinię negatywną, jeśli chodzi o działalność pana prezesa PGK Saniko. Oczywiście do tej opinii się przychyliłem i w dniu dzisiejszym pan prezes przez Radę Nadzorczą został odwołany z pełnienia funkcji. Jeszcze jedno pytanie, bardzo. Ja wiem, że to jest krótki czas, to jest kilka godzin od rana, ale czy na przykład będzie pan rozważał taką możliwość, żeby zrobić koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, który jest no, jednym z też największych klubów w Radzie Miasta? Drodzy państwo, nie rozważam na razie żadnych scenariuszy. Powiem tak, będę chciał współpracować z każdym radnym, któremu leży na dobro, leży na sercu dobro miasta i jego mieszkańców. Równie dobrze mogę przyjąć sobie też, powiedzmy, w jakiejś tam swojej świadomości koncept dokończenia kadencji bez montowania jakiejś większości w Radzie Miasta. Ale oczywiście, drodzy państwo, jest to rzecz, jest to jakaś alternatywa, aczkolwiek rządzi się oczywiście trudniej i trudniej będzie zrealizować oczywiście swoje pomysły. No chcę powiedzieć, że na pewno będę rozmawiał z radnymi, wszystkimi radnymi na temat wspierania takich racjonalnych pomysłów i tych pomysłów, które ja też przedstawiałem państwu w kampanii wyborczej na rzecz miasta i też liczę tutaj na dużą przychylność państwa radnych. Bardzo proszę. Panie prezydencie, jakie skutki pana zdaniem przyniesie ten rozwój dla rozwoju naszego miasta? Znaczy, panie redaktor, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że takie zamieszanie jest niepotrzebne i takie zamieszanie w każdym momencie funkcjonowania czy też okresie trwania kadencji jest niekorzystne. Natomiast ja ze swoimi współpracownikami postaram się zrobić wszystko, żeby absolutnie to nie rzutowało pracę urzędu i nie zakłócało naszych planów, czy to inwestycyjnych w mieście, czy też planów, które żeśmy sobie założyli. Panie prezydencie, dosłownie przed kilkoma minutami miałem przyjemność rozmawiać z przewodniczącym Krzysztofem Kukuckim. Postaram się zacytować wiernie to, co powiedział. Nie widzę możliwości wejścia we współpracę, czy też koalicję z Platformą Obywatelską, natomiast dobre pomysły będziemy wspierali. Jak pan skomentuje to zdanie przewodniczącego? Drodzy państwo, no ja to traktuję jako taki dobry sygnał, bo mi na tym zależy, bo chcę też państwu powiedzieć, że nie koalicje są ważne, bo oczywiście te konfiguracje mogą być, mogą się zmieniać, co pokazuje chociażby dzisiejszy dzień. Ja po prostu liczę na wspieranie dobrych pomysłów i też chcę państwu powiedzieć, że w tym budżecie na 2016 rok my przyjęliśmy do realizacji 95% propozycji, które zostały zgłoszone przez wszystkie kluby radnych. Nie mam na myśli tylko klubów koalicyjnych, czy byłej koalicji Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, ale również w 95% żeśmy ujęli te propozycje, które zostały zgłoszone przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Także państwo widzą, że tutaj jest wielka wola współpracy z mojej strony i jestem przekonany, że również po tej drugiej stronie, chociaż może nie powinienem tak mówić, że po drugiej stronie, że te moje propozycje też spotkają się z uznaniem państwa radnych, do czego będę ich oczywiście przekonywał. Panie prezydencie, jeżeli pani wiceprezydent Monika Werber poda się do dymisji, albo też jeżeli pan prezydent sam zechce ją odwołać,
czy w jej miejsce będzie powołana na to stanowisko inna osoba, czy też pan prezydent wróci do koncepcji zawartej w przedwyborczych deklaracjach i ilość wiceprezydentów będzie ograniczona do tej, którą pan prezydent zapowiadał przed wyborami. Panie redaktorze, każdy scenariusz jest możliwy. Oczywiście, jeśli by miało się to ziścić, co pan redaktor tutaj wieszczy, to oczywiście... Tak, co pan redaktor wieszczy, to się zastanowię, bo równie dobrze możemy, powiedzmy, te kompetencje możemy podzielić na moje dwie zastępczynie, aczkolwiek to będzie duże obciążenie. Państwo zdają sobie sprawę, że mieszkamy w mieście ponad 100-tysięcznym, gdzie ta rozległość spraw do załatwienia jest bardzo szeroka, ale też zakładam taki scenariusz, że powiedzmy to stanowisko trzeciego zastępcy zostanie utrzymane. No i wtedy oczywiście będziemy rozważać, zastanawiać się nad powołaniem trzeciego zastępcy. Panie prezydencie, ostatnie tylko. Jakie są wątpliwości w Sanepidzie? O czym Rada Nadzorcza mówiła? Znaczy generalnie, drodzy Państwo, nie chcę wdawać się tutaj w szczegóły, ponieważ przyjdzie jeszcze na to czas. Takim głównym argumentem, który został, głównym zarzutem, który został przedstawiony panu prezesowi PGK Sanepidu, był po prostu brak zaufania. Ostatnie działania spowodowały, że to zaufanie gdzieś tam zostało nadwyrężone. Mówię tutaj o członkach Rady Nadzorczej i zarządem i dlatego taka decyzja została podjęta. Ten wątek trzeba rozwinąć, bo to jest takie słowo wytrych. Brak zaufania. Precyzyjnie, jakie zarzuty przed byłym panem prezesem Rada stawiała? Co Radzie w działaniu byłego pana prezesa się nie podobało tak bardzo, że skłonił Radę do odwołania? Drodzy Państwo, jeśli Państwo pozwolą, to oczywiście ja Państwa o wynikach poinformuję, jako że to odwołanie stało się dosłownie godzinę temu. Natomiast nie chciałbym tutaj na bieżąco i ad hoc formułować określonych sądów. Także ja zobowiązuję się przed Państwem, że Państwo taką informację przedstawię.